mam państwu w czym dziś mogę doradzić. Tu być miłym nie boli, tu być grzecznym nie wadzi. Knajpa to czy księgarnia, odpowiedzieć nie umiem. Znajdźcie sobie gdzieś stolik, jak u siebie się czujcie. Złodziejko książek, przepraszam, to tu złodziejko książek. Nie szukaj tu zgub, złodziejko książek. Poczekaj na cud, nie przystoi kobiecie oddać się lekturze w publicznej toalecie. Mama ci nie mówiła, że kradzione te sztuczy. Jako głupiec umiera ten, kto tylko się uczy. Swoją drogę do piekła kryje kostka brukowa. Kradniesz, bo masz za mało, by żyć zacząć od nowa. Złodziejko książek, przepraszam, to tu złodziejko książek. Nie szukaj tu zgub, złodziejko książek. Poczekaj na cud, niech ci stoi kobiecie oddać się lekturze w publicznej toalecie. Ktoś tu siedzi tuż obok, ktoś tu stoi przy tobie. Patrzy, słucha i węszy, chociaż sam nic nie powie. Grzecznie przejść to nie musi, powiem więc to dosadnie. Klient jest naszym panem, póki nic nie ukradnie. Złodziejko książek, przepraszam, to tu złodziejko książek. Nie szukaj tu zgub, złodziejko książek. Poczekaj na cud, nie przystoi kobiecie oddać się lekturze w publicznej toalecie. Zaufanie jest niezwykle trudno zbudować, ale łatwo stracić. Biada ci, jeżeli natrafisz na desperatkę. Nieokiełznane uczucia bowiem potrafią doprowadzić nas do zguby. Kiedy ulice miasta błyszczały w promieniach zachodzącego słońca, kiedy uliczni handlarze zwijali stragany, wszystko zdawało się dryfować pomału do smutnego zakończenia. A kiedy przyjdzie czas, a on zawsze przychodzi, okazuje się, że blask nie grzeje, tylko chłodzi. Czy dalej pnąć w to mam? Czy to czas już, by odpuścić? Bo kradniesz tylko to, czego nie możesz kupić. Thank you.
Właśnie te równowagi są zamiarowe, że mamy się prosić na cel przez pani. Właśnie, bardzo wiele.